Siemano mordki. Chciałem wam ogólnie podziękować za wbicie 200-300 subów na moim kanale. Teraz jak patrzę na tym kurwa zajebanym telefoniku i tak, statystycznie jest 16,2% więcej niż zwykle oglądania w godzinach i kurwa o 2,8 tysięcy więcej niż zwykle wyświetlenia, jeżeli chodzi o 28 dni, ale chuj w to. Ogólnie chciałem wam podziękować strasznie za wbicie 200 subów na moim kanale, bardzo wam dziękuję. Special na 100 subów był 18 maja 2019 roku, czyli prawie 4 lata temu. Ogólnie teraz nie mam już żadnego pomysłu na special, bo wtedy zrobiłem jakiś kurwa konkurs na 20 zł. I robimy konkurs na kartę 50 zł, w sensie na przykład na PS Store, Google Play. A teraz jestem pieprzonym biedakiem, więc nie mam na żadnego pomysłu na special, po prostu tylko tak sobie nagrywam filmik, żeby wam podziękować ogólnie za to. Chciałem wam powiedzieć też, że po pierwsze, jeżeli chodzi o content na kanale, to muzyka będzie dalej kontynuowana, bity będą też robione, chociaż wydaje, no ogólnie muzyka będzie kontynuowana, mam prawie gotową płytę. Zostaje tak naprawdę sprawy mix masteringowe, ten Mixon załatwi. Ogólnie jeżeli chodzi o gry, to będzie rozwój tego kontentu, bo to jest content, na który chciałbym poświęcić więcej czasu na moim kanale, a robię tak naprawdę te filmy takie analizujące jakieś tam historie albo rozwój gry, robię tak czasami, a ogólnie chciałbym robić inny content, taki bardziej gamingowy. Oczywiście nie będę robić serii let's playowych, bo to się nie dość, że nikt kurwa tego nie ogląda w 2023 roku. Nikt kurwa, kiedyś to się oglądało faktycznie. Jak na przykład Sarge robił w 2013, to całą serię GTA 5 oglądałem. Nawet oglądałem, zanim przegrałem w gry, to oglądałem u Sarge'a, ale teraz to kurwa, nie wiem, jeżeli jedyny jakby osoba, która robi kurwa gameplaye i ogląda mnie, to kurwa chyba T-Volt jest, ale to bardziej przez jego osobę, a nie kurwa przez to, co on nagrywa. Tak. Ale ogólnie na pewno nie będę robić display, ale chciałbym, jak kupię sobie PS5 w wakacje, bo planuję właśnie na początek wakacji kupić sobie PS5, to we wrześniu wyjdzie taka fajna gra, którą chciałem ponagrywać. Nie będę robić, jak mówiłem, let's play, ale będę robić coś innego, coś co kurwa ostatnio widziałem na... Muszę ograniczyć przekleństwa. Coś co ostatnio widziałem na zagranicznym YouTubie i mi się bardzo spodobało, też mi się to przyjemnie ogląda. Wydaje mi się, że to mogłoby być podziałać w Polsce, chociaż nie widziałem w ogóle, żeby ktokolwiek to robił w Polsce. Więc to też będzie nowa gra wtedy, świeża, więc wydaje mi się, że dużo osób może to zainteresować. Dlaczego będę to dopiero wtedy robić? Po prostu PS4 ma słabą jakość nagrywania, PS5 ma o wiele lepszą. Tak przynajmniej widziałem na filmie Kłaza, jak to ten robił filmik i tam porównywał nagrywarkę. Nagrywarkę, kurwa, klipy nagrane przez swoją kamerę, przez swoją nagrywarkę i przez nagrywarkę na PS5, to one są nawet w dobrej jakości. No i jeżeli chodzi o właśnie gry będą ewoluować na kanale, w sensie będzie ich ewoluować, kurwa. Więcej na kanale będzie na pewno kontentu gamingowego, muzyka zostanie taka jak jest, będę mieć, mam nadzieję, lepsze flow i inne rzeczy będą się poprawiać, ale mniej więcej zostanie wszystko takie same. No i też kurwa zostały te. Zacząłem też robić short, nie wiem czy widzieliście, tam jeden nawet zrobił 2300 wyświetleń. Kurwa, gdzie tam jako 10-latek mówię, że co to kurwa jest. Jestem właśnie na rowerku, ale patrzcie na to. To co tam kurwa jest? Bo ja sam nie wiem, jestem właśnie na rowerku, nie? 10-latek tam pierdolaj, tam kurwa na rowerku byłem, a drugi właśnie, przez który wybiłem te 200 subów, to jest właśnie short GTA Online. Prawdopodobnie będą się one pojawiać, ale nie będą się one pojawiać regularnie, tylko po prostu jak ktoś będzie chcieć wrzucić, to sobie wrzucę, jak znajdę pomysł. I jeszcze został tak naprawdę ostatni element mojego kanału, czyli vlogi. Vlogi to jest coś, co kurwa jest... Coś, co się kurwa powinienem wstydzić, bo powiedziałem, że w marcu, jak wrzuciłem tego vloga ostatniego na kanale, to powiedziałem, że kurwa będę robić więcej tych vlogów, a teraz chuja zrobiłem. Nawet planowałem z wakacji zrobić vloga, ale kurwa postanowiłem, że
w sumie robię to samo, czyli siedzę w domu tam, kurwa. Ale ostatecznie potem wychodziłem, ale nie wiem, czemu nie nagrywałem. No i więc vlogi nie wiem kiedy, ale chciałbym, żeby się zaczęły pojawiać. Może coś zacznę robić, ale na razie nie mam pomysłu kompletnie na nie. Myślałem, żeby zrobić unboxing PS5, ale to jest trochę nudne. Wydaje mi się, że jak kupię sobie ten, kurwa, tą toaletę japońską, jeżeli będę miał na to pieniądze, to na razie to średnio mam. Właśnie oszczędzam na PS5 i potrzebuję. No ogólnie tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli zdam klasę, to dostanę PS5, nie muszę na nią sobie kupować. A jeżeli nie znam, to sam będę musiał sobie kupić, więc oszczędzam czas pieniądze, więc niestety nie mogę, kurwa, robić konkursów na pieniądze, tak jak wcześniej. Zresztą to było trochę głupie, kurwa, na 100 subów zrobić, kurwa, konkurs i wtedy też dawałem ten. Byłem na takich live'ach, gdzie było sub for sub, więc tak naprawdę nie pracowałem na te 100 subów. Teraz przez 3 lata to robiłem, czyli o wiele jakby dłużej, ale się cieszę o wiele bardziej z tych 200 subów, dziękuję wam bardzo. Tak właściwie to chyba tyle. Gamingowy koncept po prostu będzie się rozwijać, muzyka zostanie taka sama, shorty takie same, ale będą, wydaje mi się, lepsze jakościowo, mam nadzieję. A vlogi to, kurwa, nie wiem, mam nadzieję, że będzie ich więcej. To chyba, kurwa, tyle. Jeszcze raz, za dużo tak przeklinam, naprawdę. To tyle, pijcie wodę gazowaną, bo jak nie, to będziecie pizdami. Na razie.